Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Pożary ugaszone, zatem możemy przejść do kolejnych rozważań rozwojowych, które możemy wykorzystać w życiu. Pewien badacz, naukowiec Skinner, zrobił doświadczenia na zwierzętach. I doszedł do wniosku, że bardziej motywujące dla zwierząt jest ich nagradzanie niż karanie. I oczywiście mamy odzwierciedlenie tego w życiu. Tak samo jest z ludźmi. Ludzi, których chwalimy, których motywujemy, łatwiej jest zmienić, łatwiej jest do czegoś zachęcić, aniżeli tych, których karzemy. Oczywiście my to znamy ze szkoły. I w jaki sposób zmotywować ucznia, który ma 5 jedynek i dostaje 6 jedynkę, no i mu tu nie robi żadnej różnicy, czy ma 5, czy 6, czy 8. Czyli motywacja karą jest motywacją żadną. A jeśli będziemy chwalić za najmniejsze postępy, no to później w ten sposób możemy bardziej zmotywować. Postanowił to też wykorzystać pewien behapowiec w pracy, który chodził za swoimi pracownikami, no i ganił ich za to, że nie noszą kasków. No i co? I to też nie zdawało żadnych rezultatów. Ponieważ oni tak, w momencie kiedy widzieli behapowca, to kask zakładali, a kiedy on tylko odchodził, to i tak zdejmowali, no i bezpieczeństwo nie było zapewnione. Więc behapowiec stwierdził, nie no, muszę zmienić sposób podejścia. I kiedy spotykał kogoś bez kasku, to na początek pytał, dlaczego tego kasku nie nosi i nie ganił. Tylko uświadamiał, jakie są konsekwencje nienoszenia. I zauważył, że taki sposób działania jest o wiele skuteczniejszy niż to, że on chodzi i wyzywa, że tych kasków nie mamy. Więc zobaczcie, ile jest przykładów na to. Nie karanie, nie ganienie, nie takie ostre reagowanie nic nie daje. A jeśli będziemy chwalić, będziemy dostrzegać najmniejsze zmiany takie pozytywne, będziemy pochwalać to, będziemy, wiecie, cieszyć się z tego, to na pewno trwała zmiana nastąpi. Stosujmy to w życiu dla naszych, do naszych dzieci, do naszych domowników, do naszych współpracowników. Po prostu chwalmy, a to na pewno przyniesie efekt. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.